Cześć Maciek. Cześć Piotr. No dzisiaj mamy nową ciekawostkę, turbo kupione z Elixiru, zobacz jakie fajne. Do ciebie to ciekawostka, bo to jest turbo od Bizona. No, ale to jest sobie... typowo bizonowski od zakotra, nie? Od SW400 ma się rozumieć. Od SW400, tak, dla ciebie to wyjątkowa, wyjątkowa. Nie, no to tak, to jest bardzo, jak już coś pachnie Bizonem. Ale zobacz przez kogo produkowane. To jest chyba ten... Made in Poland, Rzeszów. No. Rzeszów, turbospężarka, no. Ale nawet jest napisane przez polskie czcionki. No WSK. WSK. To jest, ja nie wiem, czy jest ta firma, co WSK produkowała? Być może, że tak, WSK Rzeszów. No WSK Rzeszów. No tu jest jakieś logo. No jest, Rzeszów. No to ty nie był producent tych? Nie, no... Motocykli WSK? Być może, że tak. Co? Może jedna fabryka to była. Ono pójdzie, zostanie założone, założę go, bo kiedyś zakładałem, do Ursusa 1614. Bo tam w jednym widelem jest wyciek oleju. Udało się ze starych zapasów kupić w internecie zupełnie nowe, za dostane pieniądze, turbo od Bizona. Wydajności jego są praktycznie identyczne z tych turb. Czyli turbo, ono, turbo do SW400 pasuje do Ursusa? Web, ono tak, ono pasuje tak web, naprawdę. Web, tak? Słuchaj, ono pasuje na dostawy otworów, na wszystkie pasuje. Wszystkie czyli te dostawy. Uszczelki, wszystkie rury, wszystkie uszczelki, pasuje, wszystko pasuje. Wszystkie kształtki, nic tak, nie trzeba przerabiać. Tak, na pewno się różni, nie? Jedyne co to trzeba przerobić, ta tuleja jest troszkę inna, ta tutaj łączona z kolanem. A jednak jest jakaś różnica. Tak, ta tuleja tu jest tutaj, to teraz już nie wiem, czy ma inną średnicę, czy musi być dłuższa. Już teraz nie pamiętam dokładnie, bo to kiedyś zakładałem. W każdym razie chodzi to identycznie jak to zwykłe turbo. Od ZTS-a. No czeskie turbo w tej chwili chyba kostuje, nie wiem, dwa 200, no, oryginalne, nie, z oryginału. Natomiast to na pewno jest porządne turbo, porządnej firmy. Nawet zobacz, jeszcze ma normalnie dokumentację jakoś, tak? Oryginalną, dobrze bardzo. No, trochę jest zmasakrowana. No ta dokumentacja to wygląda czekaj, jakbyśmy... Jesteś w stanie tu coś zrobić. Jakbyśmy ją wyjęli. Który od produkcji? Ona, ta dokumentacja... O cholera, tutaj jesteś, Mati, masz dobrze trochę odczytać, co jest. Jakbyśmy wyciągali dokumenty z tego. Gdzieś to no to jest piramidy egipskiej. Piramida egipska. Ale w ogóle nie po polsku. Nie, no tutaj mamy, uwaga. Po angielsku? Coś tu o łożyskach jest? Bo słuchaj, Leyland był chyba na angielskiej licencji, być może Leono w ogóle. Ale uwaga, to nie, bo jest produkowana w Polsce, nie? W jakichś zabezpieczeniach łożysk przed czymś tam. WSK, PZL, Rzeszów. Ale tu są jakieś większe informacje, widzisz? Zalać coś tam i tak dalej, i tak bo dalej. Powinno się zalać przed uruchomieniem, przed góry, turbo powinno być zalane olejem, żeby nie chodziło na sucho, bo odpalisz mi poda olej, no to może mogłoby się tak. Przyczyć. Zalać czystym olejem, tak? Jest instrukcja uruchomienia. Tego nie ma. Czystym silnikowym olejem, aż do przelewu, przed podłączeniem turbosprężarki w układ olejowy. Czyli tutaj, gdzie jest zasilanie, ma się rozumieć. Tu, zasilanie jest z góry, powrót jest od dołu. I to pasuje na rozstawy od 80 dokładnie. Tu tak samo. Czyli to do konkretnie to jest do szóstki, bo silnik sześciocylindrowy jest w Bizonie i do sześciocylindrowego pójdzie do Ursusa, nie? Nie, no to te same wydajności. Ja nie wiem, czy nawet nie jest ta sama pojemność silnika w Bizonie i w Ursusie. Albo bardzo zbliżona, zobacz, ma gdzieś sprawdź. Ale to jest prawdopodobnie wydajności. Pojemności są bardzo zbliżone. No trzeba go na muszlach poprzestawiać, bo on jest inaczej nastawiony, nie? Trzeba poluźnić te śruby i przestawić na muszlach. A kąty zmienić, kąty, tak? Tak. Tu poobracać muszle, nie? O, to muszla a, to się nawet kręci. To się kręci, a tą trzeba będzie poluźnić, trzeba będzie obrócić do odpowiedniego kierunku. A te śrubki podkręcać? No, no ale poluźnić jest... po prostu, nie? I tylko obrócić. Poluźnić? Tam poluźnić, że się obróci ładnie, nie? Aha, bo to jest tak zrobione. To jest obrotowe. Tyle. Pojemność Bizona była 6555. Pojemność widzona, tak? A szesnastka nie wiem, czy nie miała. Równe 6 tysięcy? Więcej chyba, ona nie miała 6,8, ale to zaraz zobaczę. 6 tysięcy, ile tu masz? 6555. Tak. Ursus 12,24, dane techniczne. Tu będzie miał mniej, 6 tysięcy chyba 100. 6824. A 6800. A tam było no, 6,6, a tu jest 6,8. Czyli tu będzie chodzić na większe wydajności, bo tu jest pojemność większa. Minimalnie większa pojemność. Ale mocno osiągane, co ile miał koni rekord? Bo to jest w zasadzie tak jak rekordowy się nie wiem, tak? Maci? Ale to są bardzo zbliżone moce też. Ono jest troszkę masywniejsze. 120 miał. Rekord ma więcej. 140 parę. Nie, tutaj podają niby 125, że rekord niby miał. Rekord miał tylko 125? Mhm. Bo normalnie chyba miał 100. Podturbiony miał 120. No normalny podają 100, a turbo podają 125. No to widzicie, bym się spierał. To nieprawda. Ja bym się spierał, widzieliśmy ze 150 koni.
tego. No widzisz, to ale jest pojemność mała. Jednak wszystkiego nie wiem. No ale nie bazowaliście nigdy na rekordach. To w tym gospodarstwie nigdy nie było rekordu. Nie, rekorda nie było. Tutaj masz one maszyniejsze. Ani żadnego bizona podturbionego. Nie, swego czasu mieliśmy jeden silnik przełożony z sieczkami Z320 i był silnik w zwykłym bizonie z turbo. Bo był wyjęty z sieczkami Z320 z turbo. I co, ten bizon lepiej chodził? Nie może wiem. Inny dźwięk trochę inny dźwięk wydawał. Nie? No właśnie. A tak zawsze... poza tym to tam w zasadzie to szybciej nie pojechasz, więcej nie skosi? Nie, no bo to moc się nie przekładała na wydajność bizona, bo... Chyba, że się mniej grzał może? Wiesz co, że... Nie za bardzo. Nie powiem ci, bo tak na pewno bizon, no to trzeba dbać o chłodnicę, nie? To podstawa. Patrz, ono jest trochę masywniejsze, bo ono ma grubszą ośkę. Bo 80 ma na gwint na szóstkę, a tu masz na 8, nie? Także jest troszkę grubsze. Może no wiesz, to jest masywniejszy. To jest jednak PRL i oni tutaj jeszcze nie potrafili oszczędzać na materiale. Bo tu chodzi głównie o oszczędność na materiale i dlatego oni później robili wszystko delikatniejsze. Właśnie, tu się nie zgodzę. To nie no jak, no to dlaczego bizony późniejsze były o 1,5 tony lżejsze? Jak oni to zrobili? Na przykład, 1,5 tony? No. A to który, do którego pan mówi? No bizon super. Super do supra był 1,5 tony lżejsze? Tak, one coraz lżejsze później były. Blachy cięższe. Wszędzie szukali oszczędności. Na 1,5 tony aż? No prawie. Co oni z niego zdjęli? To już była różnica. No naprawdę, wszystko poodchudzali. Chodziło o to, żeby tak się nie zakopywał na mokrym pewnie. No. To była główna podstawowa myśl. Po 1,5 tony wagi, no to jest spora różnica. Patrz, tu jest numer seryjny. Prawdopodobniejszy, jak tu mówiliście, 96 rok? Nie wiemy. No turbo? Znaczy, tu może tak być, że tu jest, że ten numer to jest w ogóle porządkowy wszystkich turb, 290 569. Tak. A tu mamy napisane 1G łamane na 96 i tu mamy numer 183, ale ten numer 183, czy to by był numer... Jest możliwe, że to jest numer 1 grudnia i 183 wyprodukowany, nie wiem. W grudniu? Nie, to bardziej nie możliwe. To by było bardzo duża produkcja. To już może. Ale w roku 190 to by było znowu za mało. Nie, no w roku nie, ale w miesiącu. Tylko no jak 1 grudnia. I 190. No bo jest jeden moment na G, nie? Nie, no to 1 grudnia to jest? No jest jeden na G, nie? 1G. Ale co, to za dużo by było 180 sztuk w ciągu dnia? No to chyba by było dużo dosyć. No to chyba było ręcznie składane, nie? To nie było chyba by jakieś... W sumie była linia produkcyjna i jak robili. Nie wiem. Może znajdzie się ktoś właśnie w internecie na YouTubie i po prostu będzie w stanie ocenić, może pracował ktoś w tej fabryce. No na pewno ludzie pamiętał. Pracowali, bo tu jest model jakiś B3A czy coś takiego. Bo tu jakaś specyfikacja, jest to taki długi indeks 43 11 000. Ale to chciałem podziękować za cierpliwość do moich projektów, które to, i że ludzie są ze mną i którzy wspierają mnie bardzo i mówią, że to fajnie, że uda się coś zrobić ciekawego, innowacyjne urządzenia. O tej frezarce? O frezarce. Ale co, planujesz coś zastosować jeszcze do niej nowego? Nie, chyba już wiele więcej nie, tam można bo ktoś tam mówił o jakiejś prowadnicy, o jakimś wyłączniku, o czymś tam jeszcze coś mówili. A i żeby osłonę zrobić, żeby się wióry nie sypały do silnika, do śmigła. Żeby na bok spadały, no tutaj to ktoś ma rację. Tam jak nawalisz do silnika tych wiór, to się nawet może zatrzymać. No to prawda jest akurat, na pewno trzeba było coś osłonić tutaj, także to pewnie to robimy. No i to będziemy robić, dzisiaj zrobiliśmy dwie kolekcje na dachu, także fajnie wychodzi, już dwie są zrobione. Ale to pogoda dzisiaj nie pozwala. Jutro ma być ładniej, ma być słonecznie i pogoda ma być fajna, także jutro będziemy pewnie zaprezentować już. Ale to trzeba było wysoko na tej łyżce się spiąć? No to łyżka jest duża od ładowarki, także... No ale jak wysoko jest ta kropka na ziemię? Nie wiem, niektóre są po 5 metrów od ziemi. Tak. A, to jest różne wysokości. No różne wysokości, bo dodatki tam mają różne spady, nie? Także tak dosyć ten... No ale to w łyżce to można się czuć bezpiecznie dosyć, nie? No jest kłopot, bo krokwie są dosyć gęsto i odległości pomiędzy krokwiami, no to już nie jest tak to tutaj przystępnie jak tutaj. To znaczy jaka jest odległość? A wiesz co, że przy tej pierwszej to była odległość gdzieś 0,5 metra, czy ileś. No to bardzo blisko. Blisko, bo kolejne mają chyba odległości tam około 80 cm. Nie, no to mimo wszystko jest bardzo gęsto. No tak się teraz krokwie stosuje gdzieś 80 cm, tyle więcej, nie w zależności od nacisku dachu i spadu, od rozpiętości, nie? Tam dachówki przyjdą. Tam dachówka przyjdzie, tak. Tam pójdzie dachówka. No dachówki chyba łącznie, bo to jest chyba coś koło 600 metrów, to może być do 50 ton ponad dachówki na dachu. Także to dach musi być masywny. No dlatego dach musi być dosyć masywny, nie?
Dlatego też pewnie wiatr z takim dachem łatwo nie frunie, bo tak jak mówiliśmy wczoraj, jeśli są dachy z blachy, no to odsuną łagę. Jeśli są dachy z dachówki, no to uniesienie tej dachówki to też jest potężny ciężar. No właśnie, to chodzi. Podorwanie tego, nie? I wszystkie naraz nie polecą, co najwyżej kilka gąsiorów może spaść albo dachówka. No dachy najbardziej narażone na zerwanie to są te dachy, gdzie są na starych budynkach, gdzie ludzie remontują budynki i często właśnie była ciężka dachówka, która mocno dociskała, później zmienią na blachą dachówkę, ona jest stosunkowo lekka i wtedy te dachy są łatwe do podorwania. No i trzeba powiedzieć, że po niemieckie dachy bardzo mało, rzadko były kotwione, były i nie. Były miały murwaty dokręcane, ale dużo było takich, że tylko murwata leżała na murze. No i to jest łatwe do podorwania, bo jeżeli nie jest murwata dokręcona do dachu, to mówisz o zerwaniu całej konstrukcji dachowej. No raczej, przecież tak się zdarza, nie? Z pelkami ze wszystkim. No w tej chwili jak ludzie robią, to jednak jest to mocno umocowane. Krokwy są dobrze dokręcone i murwaty i to tak łatwo się nie poderwie, ale wiele tych starych dachów właśnie, które zrywa, to tylko po prostu leżą. I po prostu dlatego je zrywa, bo tylko leżą na ścianach. Nie są umocowane. No i wtedy jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że gdzieś wiatr podwieje, poderwie od brzegu, jak poderwie, to już poleci. A ja tak jak mówię, jak blacha jest lekka, no to dachówka była ciężka, nie? No tak, to jest nieporównywalne. No dobra, założymy turbo, na którymś odcinku będzie, założymy, jak będzie działać. No, prawdę mówiąc, to różnica pomiędzy oryginalnym turbem ZTS-a, czy tam z tym czeskim, który jest dedykowany do 1634, czy tam do 1614, a tym różnica praktycznie jest żadna. Ale już stosowałeś kiedyś takie turbo? Tak, zakładaliśmy już te turbo, dlatego że to wszystko pasuje. A tak, już zakładałeś, to już jest przetestowane wszystko. One były dużo łatwiej zawsze osiągalne, bo zawsze można było je taniej kupić od tego oryginalnego czeskiego, czy od oryginalnego tam jakiegokolwiek od Ursusa, nie? Bo te zawsze były dużo łatwiej dostępne, te turba. One w tej chwili nawet używane, no, w internecie to tam patrzyłem, po 150, po 200 zł ludzie sprzedają, tylko nie wiem w jakim stanie. No to jest nowe, no to nówka, no to... Nie, no nowe to jesteś pewny, że tu się nic nie wydarzy. No tak. Kupisz używany i zacznie się coś dziać, bo to też może się zrobić tak, że... To jest na bardzo rozsądne pieniądze. Że turbo, tak, że to... że turbo zassa olej i wpadnie silnik na te wariackie obroty? Od turba? No mi nigdy nie padł, ale może, nie? Jak go schula, jak będzie olej zapali, no to potrafi, nie? No właśnie o to chodzi, zacze silnik. No, jak wejdzie na takie gigantyczne obroty. Nie, bo chodzi o to, że spali wszyscy olej. I wtedy napędem będzie no, olej. No, jest problem wyhamowania takiego silnika. Wtedy najlepiej go na jakiś duży bieg i zdusić, o ile tak się uda, nie? Nie, no bo miałem przypadek, że właśnie się tak stało w kombajnie i wtedy kombajn jest ciężko zdusić. No ciężko, bo masz pasy, jak już pasy spali, to już nikim nie zdusisz na przykład, nie? No właśnie. Bo jak jest ciągnik na skrzyni biegu na zwykły, no to wrzucisz duży bieg i pewnie spalisz sprzęgło, ale zdusisz go w końcu, nie? No a kombajn na hydrostacie jak zdusisz? Na hydrostacie? Nie zdusisz go już wcale. No to do problemu. Nie prowadź mu mucarnię, pasy się spalą na mucarni, żeby prowadzić mucarnię zapchać. A no jak zapchasz? To masz bardzo mało czasu, to nie ma szans zapchać, nic nie zrobisz. U nas, pamiętasz, Mateusz? Jakbyś miał musarnię na zawołanie musarnię zapchać? Nie wiem. Chyba byś musiał zacząć kamienie. Nie, bo tak, bo obrotu przecież mu się nie zdejmie, no bo jak się rozbuja, to już mu nie zdejmiesz. U nas tych wszystkich rzeczy to... No bo wie pan, jak musarnie zapchają w tych nowych kombajnach, nie? Nie wiem. Mają tak, że mają na headerze z boku trochę zboża, no i zdejmą obroty, i header powoli się kręci, kombajn powoli chodzi i gdzieś tam się z boku trochę zboża zaczepiło i wisi tak tylko na headerze, nie? Mm-hmm. Taka kula. No i nagle ta kula się odkleja. To jest niebezpieczne, się zdejmie obroty, nie? No tak, i nagle się ta kula odkleja, wciąga ją header i jak pójdzie w mucarnię taka kula na niskich obrotach, to już jest... A i taki mieliście przypadek? No mieliśmy taki przypadek. A odnośnie rozbiegania się silnika, no to u nas kiedyś tak 60 nam się rozbiegał. No to... Tak, 60 nie ma turba. Nie ma, ale to ogólnie listwa się zacięła i wszedł na takie bardzo duże obroty. Tak się rozbiegał. Dziadek zgasił go właśnie na dużym biegu, ale sprzęgło dobrze się zadziało, pamiętam o tym. A u nas no to taranka, pamiętasz? A, taranie. No, jeździliśmy w rajdach i tak silnik dostał trochę parę razy w tyłek i turbo zaczęło tut, bo nieszklenne było już, nie? No to próbowało nam, ale już wtedy wiedziałem o co chodzi, to go dusiłem wcześniej. Ale tak rozbiegać co pójdzie się nie rozbiegał, tylko tak się próbował. Tak, to jest ciekawe, że nie dodajesz gazu, a silnik sam wchodzi na obroty na takie gigantyczne, nie? Bo on jest z oleju. Ale no to w pole już go tłumiłem i już tak jak go spłumiłem, a już później wiedziałem o co chodzi. To było później... po tym jak taranka się utopiła, nie? To potem było jak taranka się utopiła. Ale się nie zatarł. Nie. Mieliśmy wtedy wspaniały pomysł, jechaliśmy w rajdzie,
trochę na ciśnieniu, chcieliśmy coś zrobić, wjechaliśmy tarabką do wody, no i zastała na tyle nisko poszedł filtr, zastała do silnika wody. No i myślę, co tu zrobić, a śpieszyło nam się w tym, tak naleczenie trzeba było wszystkie wyjąć i wytryścić cylindry i pewnie byłoby ok. Myślę, co tu zrobić, wpadłem na genialny pomysł, jak wejdzie samochód był stary i tak do zajechania. Włączyliśmy na bieg do przodu, na jedynkę czy na dwójkę i pociągnęliśmy go do tyłu. I tym samym do filtra wypluł wodę, bo silnik jak się pokręcił do tyłu, wszystko pracował do tyłu, czyli wywalił wodę filtrem, wywalił z powrotem całą wodę na zewnątrz. No później pociągnęliśmy go do przodu i ładnie odpalił. Tylko z tym, po tym turbo już potem nigdy nie chodziło. Turbo nie chodziło. No bo jak jedziesz do przodu, a jest woda na cylindrach, no to ona musi się sprężyć i ona się nigdy nie wycofa. Jak silnik chodzi do przodu. Ale jak pokręcisz chwilę do tyłu silnik, no nie ma ciśnienia oleju w tym momencie. No bo nie ma. No ale to na rajdach, no to był hardscore. No ale nie, było coś. Ale miał ciśnienie oleju do końca. Tak, miał ciśnienie. No ale w momencie jak silnik, bo silnik potrafią odpalić do tyłu. Jak ciągniesz do tyłu, no to nie masz ciśnienia oleju, bo pompa hydrauliczna kręci się do tyłu wszystko, nie? No ale to można silnik zatrzeć przy samym kręceniu rozrusznikiem, dajmy na to? Nie, rozrusznikiem kręcisz normalnie. Ja, czy jak go obracać, jakby podać do rozrusznika prąd w lewą stronę i go w lewą stronę kręcić, to tak. Nie, to rozrusznik nie będzie się kręcił nic do tyłu. Chyba, że jakiś jest ten. W każdym razie, no jak nabierze wody, no to tak jak mówię, nabierzesz do tłoka wody, no to tłoka nie ściśnie, bo musisz mieć kompresję. Mm-hmm. Ale do tyłu zawody się otworzą i wywalił wodę. No i później do przodu, no i potem tak jak mówię, było padnięte turbo, nie? Ale to był samochód do rajdu przeznaczony, to tam później wymieniliśmy silnik na inny i tak dalej. Nie, to już was sprzedałem, bo są silnika nie przykładaliśmy. Ale turbo było robione po tym. Poszło do generacji, bo już nie chciało chodzić. A to my jeszcze robiliśmy? Co? My jeszcze turbo robiliśmy? Tak, to turbo było robione. Ja to kupiłem od czegoś, ile użyłem, drugie chyba używane. Później. No bo on tak się rozbiegiwał, że nie szło nim jeździć. No bo on nie z górki, nie z pieczuszki jedzie, sam sobie gazu tam dodaje. No to wiesz, to tak... Nie za bardzo. To nie za bardzo. To uszczelka jedna ze starej jest. Uszczelka zawsze były, uszczelki do tych turb. Właśnie do tych od Bizona zawsze uszczelki były w zestawie i były tak zapięte na koło. Czyli wymieniasz turbo i masz uszczelkę. I to plastikowe, czyli to może być faktycznie 9-6 roczny. Chociaż trudno powiedzieć, nie? No wiesz, w 96 roku jeszcze myślę, że robili te turba. No właśnie. Tu mówisz, Matilu, tu jest po angielsku. To jest po angielsku, no. Ja myślę, że tu jest ta informacja o tym oleju, nie? Tak? Co tutaj po polsku napisali. Że tu dużo większą ściągę. Bo Leyland był na licencji angielskiej, silnik. To turbo też było na licencji? No właśnie, wszystko wskazuje na to, że mogło być na licencji. Przecież no Leyland ma dużo śrub tych celowych, nie? No ma bardzo dużo. Takich no właśnie. Drobnozwojowych i na dziwne kółka. Tam jest ciekawa sprawa, bo część jest metrycznych, część jest stanowych w Leylandzie, w silniku. Masz pewność, że część jest metrycznych? Może to po prostu celowe, trafiające w metryczne? No na pewno jest, to jest silnik, to był na licencji. Na pewno był licencyjny. Tak, na licencji angielskiej był. Także pewnie turbo było też ten. To znaczy, jeżeli była licencja, to nawet śruby nie mogli zmienić na polską? No nie, no weź masę Fergusona, no to też stałyby w śrubach stalowych, nie? Masę ich. Czyli to jest po prostu zastrzeżone, że nie mogą nic tam zmienić. Pewnie przez jakiś czas produkcyjny. Słuchaj, nie, to pewnie o co innego chodzi. Wiesz czemu? Jak masę Ferguson wszedł do produkcji w Polsce w 1984-1985 roku, tam mieliśmy nowego masę Ferguson'a chyba z 1987, no to już one ze 2-3 lata były w sprzedaży. To on tak naprawdę nie był produkowany w Polsce, był tylko montowany w Polsce. Czyli przyjeżdżały podzespoły, były zmontowywane, a w Polsce były pewnie produkowane butniki, jakieś odprzęty. No i kolejna sprawa, że on nie szedł tylko na nasz rynek, tylko szedł na to, co nie szedł na Europę, nie? No... Nie wiem, ale w każdym razie na pewno w tym czasie on nie był produkowany w Polsce, on tylko przyjeżdżał po prostu do Polski i w Polsce był składany chyba w Wrocławiu. Nie wiem, pewnie też są ludzie, którzy mogą pracowali i mogą się o tym powiedzieć dokładnie, ale na pewno te pierwsze modele to były tylko składane, a później już były pewnie częściowo, coraz więcej produkcja była... O tym MF-255, tak? MF-255. To myśmy mieli nowego do 1987 roku, było wszystko w śrubach calowych, cały. Tam nie było, to może znaczy, przy błotnikach jakieś może było. Ty mówisz o skrzyni biegów, o wszystkim. Co? O skrzyni biegów, o moście, o wszystkim. O wszystko. Cały ciągnik był w śrubach celowych. I kluczach nietypowych. I kluczach nietypowych też celowych. Czy był kłopotliwy? No, w sumie tak. Znaczy o większości klucze, no to jakieś się dopasować metryczne. Chociaż nie zawsze.
No nie tak do końca, one tam prawie pasują. No one prawie pasują. Tam prawie, bo 19 i tam jakiś tam rozmiar jest bardzo zbliżony do tego. 13 i też jakiś rozmiar też jest bardzo zbliżony. Wiem, że do case'a jest problem. Do case'a jest... Nie w case'ie jest dużo... Ani nie jest 29, ani nie jest 30 w kołach w starych case'ach, nie? No ale w case'ie jest dużo na przykład na 38, nie? Oj, nie, ani nie jest 28, ani nie jest 29. Tak jest. W case'ach to dokładnie jest 28, chyba 54, coś takiego. No bo to jest celowy rozmiar, tak. To nie jest ten... Nie jest, jest i dokładnie celowa nasadka by pasowała idealnie. Kolejny film to nagrywamy i zademonstrujemy, jak turbo chodzi ładnie. Będzie ładnie widać pewnie. Nie tak, to jest nowe, to będzie miło posłuchać. Ale mówi, że nie ma luzu, ma troszkę luzu. No ma, tylko taki... No, turbo musi mieć luz. Tylko jak ono jest nowe, to... No, ten... Ona bym powiedział, że nawet bardzo dużo ma jak na nowy. Nowy turbo. A może ktoś tylko po prostu założył stare te... Myślę, że to są stare muszle, a nowe muszle, że ktoś to, a turbo stare. Że ktoś to odnowił? Co? Nie, to no, tutaj nie widać, żeby to było koplane w środku. Nie. Co? Aż tak jest. Nie no, turbo musi mieć luz. Każdy turbo ma luz. Znaczy to jest luz na tej tutaj tulejce. Tak, tak, ona tam te uszczelnienia, to ono z obu stron ma luz, bo to jest oś przerzutowa z tej strony. Chodzi o to, żeby olej tam przelatywał, żeby smarowanie miało dobre. Jakby zrobili na ciasno, to by się zatarło. Wiesz co, że nie wiem dokładnie, ale te tulejki jakoś są pływające takie, że ja chyba... Wiesz co, że nie będę mówił, bo nie znam się dokładnie na budowie turba i nie chcę się wypowiadać. Na pewno jest na tulejkach, na jakiś i na pewno osiąga gigantyczne obroty. Bo tam do parunastu tysięcy, nie? O, kilkudziesięciu tysięcy. Nie, aż tyle? Zobaczymy obroty turbiny. Kilkadziesiąt tysięcy obrotu? Tak. To straszne obroty. Ja nie wiem, czy nie do 15 tysięcy to małe, to w zależności od wielkości. Małe niewyważenie i to się wszystko rozleci. Tak, ono dlatego musi być idealnie wyważone, nie? Przy takich obrotach. Tutaj podają, że nawet 250 tysięcy w takich... Ale to pewnie w jakichś bardziej takich samochodach osobowych mniejsze, no. Bo czym większe średnicą, to pewnie uzyskuje mniejsze obroty. Bo 250 tysięcy by było takie duże na przykład. Ale to dlaczego turba gwizdają? No bo to po prostu ten obrót wytwarza ten dźwięk. Nie turbo jak gwizdają, tylko jak ludzie sobie w tłumniki wspawają czy takie gwizdki, no to wtedy gwizdają. No, ale są zwolennicy, to są bardzo się tam zachwycają tymi gwizdkami w tłumnikach, a są tacy, co bardzo to mówią, że to jest do niczego. Co? Także polecam zakładanie turb od bizona do Ursusa, do tego. Tak, ja bym tego nie polecał, bo się zaraz turba skończą. Swoją drogą powiem ci, że miałem założone, nawet wiesz, do czego miałem założone? Miałem założone do Ursusa 1014, tego którego ostatniego miałem, to było założone turbo, dokładnie to, od bizona. I też bardzo dobrą siłę miał, bardzo ładnie chodził. To czyli ono do niego było tak naprawdę... za duże, bo tam jest pojemność tylko 4000 i uzyskiwał w miarę dobry parametr. Czyli mówimy no tu, o czterocylindrowym silniku. No tu wszędzie podają to, co ja znalazłem w samochodach osobowych, że jest 200-250 tysięcy obrotów na minutę. Do 250 tysięcy obrotów, tak? No ale w samochodach osobowych... A w ciągniku? W ciągniku będzie mniej mać. Turbo jest dużo mniejsze i przez to ma obroty większe. Tylko, że też mamy mniej powietrza tam, nie? Bo mamy mniejsze pojemności. Jakby nie patrzeć, to ma to olbrzymie obroty, nie? Nie, no to się nie dziwię się, że to się potrafi zużyć. Dlatego niebezpieczne na turbo jest takie gaszenie z dużych obrotów i obcięcie od razu obrotu, bo jak się silnik zgaśnie od razu, ono jest takie rozkulane i rozbiegane, no to ono bardzo długo jeszcze się kręci. Wtedy kolej nie jest podawany, no to łatwo się przytrze, nie? No tak. No bo jeżeli zgasisz silnik, ono ma 250 tysięcy obrotów, rzeczywiście, to co Mateusz tu wyczytał w internecie, no to jak ono długo będzie się kręcić? A olej utniesz w tym momencie, jak zgasisz, to utniesz. Dlatego każdy silnik, jak się gasi, to powinien chwilę być taki wyciszony i dopiero go zgasić. Takie coś jest wskazane, nie? Mhm. Chyba, że mamy jakąś sytuację drastyczną, że zgaśnie raptem coś, no to tam no tak. Zatrze się albo coś, no nie ma innego wyjścia, no to trzeba zgasić, ale tak nie powinno się. Tak. Nie, to wszystko podają ponad 100 tysięcy obrotów. Od 140 tutaj ma ktoś podaje niby. To wszędzie wszystko grubo ponad 100 tysięcy podają. No to tak bardzo dużo. Gdybyśmy takie obroty mieli na naszej stoczarce do krótki. Ale widzisz, zmieniliśmy koła i zwiększyłem obroty. Myślę, że tak, tam mogło być 2200-2300, bo 2400 miały silnik i były zmniejszone. I nie zmieniło to wiele. W tej chwili myślę, że może być tak za 3500, bo kółko było już założone z, chyba bodajże z 12 cm wielkości na 9.
czyli mamy 1/4 zmniejszone, czyli o 1/4 się zmniejszyły obroty. No może być około 3,5, może 4000, tak gdzieś. No i względem obrotu się nie zmieniło wiele. Tak naprawdę to ta zeszarka, żeby ładnie odrabiała drewno, to powinna mieć 6-8 tysięcy obrotów wałek. To no ale może wtedy mniej trzeba brać, nie tak agresywnie. A my mierzamy po mało, po 5-6 mm bierzemy, nie? W tym ostatnim przejeździe. W tych ostatnim przejeździe, jak się przejeżdżał tak malutko, to by wypadało po milimetrze po dwa jechać, tak mało, no nie? Żeby nie wyrywało. Te pierwsze, jak się jedzie, no można grubiej, bo tam to nie ma tak takiego mocnego znaczenia, nie? Ale te ostatnie, to by należało jechać tak troszkę mniej. Zobacz. Turbo od Bizona idzie do Ursusa. Turbo od Bizona idzie do Ursusa, nie? Tylko tuleje musi mi przerobić. Ale która tuleje? Tą łączącą, no. A tutaj? I prosta potworów jest ten sam, dokładnie. Ale ta tuleja to zwykły kawałek metalu? Tak. I nie ma żadnych uszczelek. Tak, ona się, tą tuleję trzeba łączącą teraz. Te tutaj rozstawy tak pasują. Tu jest też ten sam rozstaw do rurki. Rurka dokładnie pasuje. No i ta rurka spodnia też pasuje dokładnie. A tutaj przekręcimy wtedy, jak będzie ten tak ładnie ustawimy muszle, tak. Żeby pasowały. Tylko no i spowa załatwiona i turbo będzie powinno latać. Czy idealnie ona tu pasuje? No pasuje idealnie, ona na otworzenie wszystko pasuje. Jest dokładnie wyjścia toczkę w toczkę. Jest minimalnie, tu mierzyłem. Ciekawe jak to będzie, jaki to będzie skutek, bo pojemność silnika w bidonie i tego jest identyczna. Tam była niewielka różnica, nie? Pamiętasz? No. A jest jednak, ma tą część tu ciepłą, turba ma, średnica ma troszkę mniejszą. Czyli chyba będzie musiało pracować na większych obrotach, tak? Chociaż Leyland pracował na wyższych obrotach od tego, bo te założenie miały 2200 obrotów, czy 2300, a Leyland nawet na 2400, 2500 chodził, nie? No i cały czas na pełnym gazie. No właśnie, na pełnym gazie. Czyli powinien mieć większe turbo. Czyli to na rura i w pole. Na tym turbie może mieć czasami większą siłę od dołu, na mniejszych obrotach, nie? No bo patrz, tu jest to turbo, co było. No ono było tutaj mokre, w wytardzie ono było mokre z tej strony. To jest oryginalne. Ono luzu nie ma. Ale ta średnica... No to widać, że prawie to samo jest. No prawie to samo. Nie wiem, bo nie mam tu jeszcze obmiarki w tej chwili, a jest tutaj. Ale tutaj masz chyba... Tu będzie mniejsza średnica, wiesz? Nie, mniejsza jest. Mniejsza. Chyba. Trochę mniejsza. Tu jest tak 62 powiedzmy. No to nawet... No, a tutaj jest więcej. No, z pół centymetra. Nie. Tu jest jakieś 65, 3 mm. Czyli ono jest średnicą mniejsze. Pojemność jest ta sama, czyli od mniejszych obrotów powinien mieć lepsze doładowanie w tym układzie, tak? No. Bo to zator czy ursus? To jest ursus, no. Bo tutaj, czekaj, tu jest też różnica wielkości. No tutaj ono z tej strony jest mniejsze, widzisz? Tak. Czyli tak jakby to turbo bardziej dużo doładowywało. Bizonowe? Tak. No bo tu jest większa dziura. Tak, no ten tutaj ta strona jest większa od tej strony tu. No i większe, od strony tej... W ogóle jest większe śmigło. Większe śmigło. No to większe. No to było oryginalne, no ale tutaj jechało. Albo trzeba do drugiego na nacisk. Ale na tym będzie chodził bardzo dobrze. To już mam wydurowane. To jest cała przeróbka, trzeba przeróbić taką tuleję. Ta tuleja łącząca musi być inna. To nie jest odlew żeliwa? Nie, to jest stalowe. Oryginalna też była stalowa. To jest z jednej strony chyba te ściągi. O, bo tu była oryginalna tuleja, nie? No. O, tu miałeś oryginalną tuleję. Taką. Ale co tam za pierścionki, nie wiem co sobie. Tu pierścionki są takie dwa. To są normalnie pierścionki takie, one się rozkładają dwa metalowe. Nie metalowe, no. A teraz będzie inaczej, teraz to wejdzie tu. Jeden na ciasno, a to pójdzie w kolekcję, nie? Ale co wtedy bez pierścieni? To on nam zajdzie. No tak się tam, jakie dobre pasowanie. No bo tu... Zajdzie tadzą, jak wtedy dobrze, jak ciągnik słabo spala. To się zaklei tadzami, nie? Nie, jak tutaj wiesz. Na jakiś czas podkręcimy mu dawkę do oporu i tadzami zajdzie. Albo trzeba trochę od tego, od komina tadzy i dosypywać na dolocie. Nie, to jak to jest... i to wtedy tak klei. Nie, jak to jest na wylot, to tutaj nie ma żadnych oporów, nie? Bo to tylko do tłumika idzie, tak? No to tłumika, tłumik jest pusty w zasadzie. No właśnie. Tu jest pilotowa. To tutaj nie ma problemu.